Nie chciał ujawnić, ile zarabia w BGK. Teraz musiał odkryć karty. Nie chciał ujawnić, ile zarabia w BGK. Teraz poseł Kołakowski odkrył karty. Lech Kołakowski do tej pory unikał odpowiedzi na pytania dotyczące zarobków. Teraz na stronie Sejmu znalazło się jednak jego oświadczenie majątkowe, z którego wynika, że z tytułu zatrudnienia w Banku Gospodarstwa Krajowego w ubiegłym roku zarobił prawie 175 tysięcy. Złotych. Źródeł dochodu ma jednak zdecydowanie więcej. W oświadczeniu majątkowym wiceministra rolnictwa Lecha Kołakowskiego znalazły się informacje o jego zarobkach. Do tej pory nie chciał on ujawnić, ile zarabia, jednak w oświadczeniu majątkowym musiał wpisać konkretne kwoty. Teraz wiadomo, ile zarobił po powrocie do klubu PiS i przyjęciu posady w BGK. Wiemy, ile zarabia Lech Kołakowski z dokumentu wynika, że Kołakowski osiągnął dochody w wysokości 37 tysięcy 411 złotych z tytułu diety parlamentarnej 67 tysięcy 996 złotych z uposażenia poselskiego. Wreszcie poznaliśmy też odpowiedź na pytanie, ile zarobił z tytułu zatrudnienia w Banku Gospodarstwa Krajowego, to prawie 175 tysięcy. Złotych. Dodatkowo otrzymał ponad 18,3 tysięcy złotych za pracę w resorcie rolnictwa. Wśród swoich dochodów poseł wykazał też dwa akty notarialne dotyczące przyjęcia spadku po matce tutaj nie podał żadnych kwot. Z oświadczenia dowiadujemy się także, że Kołakowski jest właścicielem Skody Superb z 2017 roku i ma 265 tysięcy złotych. Oszczędności. Wiceminister jest także współwłaścicielem domu o powierzchni 215 m2 o wartości 400 000 zł. Ponadto jest właścicielem budynku mieszkalno-usługowego w rozbudowie o wartości 1,6 mln zł oraz domu i budynku gospodarczego o wartości 600 000 zł. Kołakowski ma także kilka zobowiązań kredyt hipoteczny na budowę w wysokości ponad 36 000 Złotych, uniwersalny kredyt hipoteczny, ponad pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych oraz leasing na samochód, ponad dwadzieścia tysięcy złotych.